Raz, dwa, trzy. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Sławek Zawadzki. Proszę, dajcie znać, zanim przejdziemy do części oficjalnej, czy mi w ogóle widać i czy mnie słychać. Wybitnie ważne pytanie. I też, jeżeli będziecie pisać, czy mnie widać i czy słychać, dajcie znać, skąd jesteście. Czekamy na jakieś komentarze, bo jak się nie pojawią żadne komentarze, to będziemy zaniepokojeni. Witam, Mariusz, czołem. Powiedz, czy mnie słychać dobrze. Mariusz nic nie odpowiada, a to oznacza, że zaczynam się niepokoić. Czekamy na to, aż się zbierze jeszcze trochę więcej osób. Tak, wszystko jest ok. Dobrze, poczekamy jeszcze kilkadziesiąt sekund na to, żeby zebrała się większa ilość osób. Ja tylko powiem, że widzicie nas nie tylko na Facebooku, widzicie nas na LinkedInie, widzicie nas na YouTubie. Gdzieś tam pewnie pojawią się jeszcze jakieś zdjęcia na Instagramie. Także działamy bardzo szeroko i witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że komentarzy jest już więcej. Także bardzo z tego powodu się cieszę. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Rozmawiamy ten live, czy w ogóle cykl tych live'ów, które rozpoczęliśmy razem z Rahimem kilka tygodni temu, dotyczą takiego tematu jak tokenizacja wszystkiego, bo faktycznie w tym temacie jesteśmy zakochani. To znaczy kochamy nie tylko blockchain i nie tylko technologię blockchainową, nie jesteśmy zakochani tylko w kryptowalutach, w tym również, ale generalnie bardzo mocno interesuje nas temat tokenizacji i tego zjawiska. Czym jest tokenizacja? No, myślę, że odpowiedzi na to pytanie jest wiele. My oczywiście próbujemy to wszystko ujarzmić. No, tokenizacja jest to zamiana dobra, jakiejś informacji, spółki, jakiejś osoby, dzieła sztuki po prostu na jednostki informacyjne, które są niepowielalne, niekopiowalne i którymi można obracać i zarządzać. Wiem, że ta definicja, o której teraz powiedziałem, jest wydaje się być skomplikowana, ale będziemy próbowali oczywiście ten cały proces uprościć. Dodam, że tokenizacja, w ogóle to zjawisko tokenizacji, możliwości tokenizacji otwierają przed nami gigantyczne możliwości, tak? Związane choćby z tym tematem, o którym będziemy trochę dzisiaj rozmawiać i o którym ostatnio rozmawialiśmy z Rahimem. Tokenizacja pozwala tokenizować biznesy i przechodząc już na grunt prawa polskiego, tokenizacja umożliwia nam dzisiaj zamianę spółek akcyjnych, a nawet spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, no, zamianę na postać blockchainową, co, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, daje wielkie możliwości, choćby związane z prostotą obrotu, choćby związane z tym, że w bardzo prosty sposób można wypłacać coś, co nazywamy quasi-dividendą i wiele, wiele innych możliwości. Na komentarzach chwilę podniosę głowę, czy coś widać. Powiedzcie, czy mnie słychać, tak? Potrzebuję tego, tej pewności, że jestem dobrze słyszany i dobrze widziany. Mhm. Czekamy jeszcze na więcej osób i na więcej komentarzy. To jest bardzo ważne. Jeżeli uznacie to za stosowne, no to udostępnijcie, tak, gdzieś tego live'a. Edukujemy świat i chcemy go zmieniać. Jeszcze raz przedstawiam się. Ja nazywam się Sławek Zawadzki. Jestem jednym z założycieli i jednym z liderów Kanga Exchange. Razem z Rahimem Blackiem kilka tygodni temu ogłosiliśmy silny alians strategiczny, w ramach którego zamierzamy tokenizować spółki akcyjne, ale nie tylko spółki akcyjne, wiele rzeczy, a umożliwić ich obrót wtórny w całym świecie. Dzisiaj mamy bardzo ciekawego gościa, zaraz pojawi się, już wiem, że jest gotowy, powiem więcej, nawet go już widzę i czekam, aż zaraz go dołączymy, dam odpowiedni znak. Tak jest, witaj Adam, Adam Wachta. Adam, powiedz, czy ty mnie słyszysz i czy mnie widzisz? Cześć, tak, ja słyszę cię dobrze. Wspaniale. Słyszę cię dobrze, Adam. Widzę i witam wszystkich. Tak, Adam Wachta jest jednym z liderów takiego projektu, który bardzo lubimy, z którym mocno współpracujemy, One Million Shop. Adam jest bardzo ciekawą osobą, bo jest nie tylko udanym przedsiębiorcą, który odnosił sukcesy wcześniej w biznesie klasycznym, ale również ma bardzo ciekawe zainteresowania. Adam lata. Co to znaczy, to pewnie sam zaraz jeszcze nam wyjaśni. Natomiast zaprosiliśmy Adama nie tylko z tego względu, że One Million Shop i Kanga od jakiegoś czasu
podjęły decyzję o tym, żeby strategicznie współpracować ze sobą, żeby się zbliżyć. 1 Million Shop i Kanga przeprowadziły również razem dość duże transakcje kryptowalutowe, o czym opowiemy, ale zaprosiliśmy Adama, ponieważ wracając jeszcze do tematu tokenizacji, token czegokolwiek, czy dzieła sztuki, czy token personalny, czy token spółki akcyjnej, czy token jakikolwiek inny, to jest nie tylko nośnik informacji, nie tylko nośnik własności, nie tylko prawo do tego, żeby pobierać dywidendę, nie tylko no właśnie takie, powiedzmy, korporacyjne narzędzie, ale token. I to jest właśnie wielką przewagą, jeżeli chodzi o świat kryptowalut, czy kryptoasetów, czy kryptozasobów. Token również może być środkiem płatniczym, a to oznacza, że już niedługo będziemy mogli pójść do sklepu i zapłacić na przykład tokenem personalnym za chleb. Tego stanu jeszcze nie ma dzisiaj, musimy poczekać jeszcze kilka chwil, aż trochę tej wody w Wiśle upłynie, ale 1 Million Shop jest takim projektem, jest taką platformą, która sprawia, że część z tych rzeczy, o których powiedziałem w zakresie płacenia, jest możliwych już dzisiaj. Mało tego, 1 Million Shop ma plany, żeby faktycznie umożliwiać proces płatności różnymi tokenami, nie tylko utility tokenami, ale najróżniejszymi właśnie w przyszłości i będziemy mogli kupować no dużo różnych ciekawych rzeczy, o czym zaraz nam Adam opowie. Jeszcze raz zadaję te pytanie z uporem maniaka. Proszę, dajcie znać, że mnie i Adama. Adam, powiedz coś teraz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Adam, że mnie i Adama dobrze słychać, bo musimy być pewni, że jesteśmy dobrze słyszani. Przypominam, że to jest live tokenizacja wszystkiego, cykl live'ów, które od teraz będą odbywały się co tydzień, będą dotyczyły najróżniejszych aspektów związanych z tokenizacją, z obrotem tokenami, z w ogóle zamianą świata rzeczywistego w tokeny. Adam, przechodzę w takim razie do ciebie. Powiedz, bo wspomniałem o tym, że latasz i to myślę interesuje nie tylko mnie, ale też tutaj naszych miliony naszych telewidzów, których może zaraz pozdrowić. Co to oznacza, że latasz? Okej. No aktualnie oznacza to tyle, że przygotowuję się do licencji pilota śmigłowca. Natomiast wcześniej mam na koncie kilka skoków spadochronowych, to od tego zaczęła się ta zajawka z powietrzem, z wolnością i no, tym uczuciem właśnie latania. Natomiast skok spadochronowy się bardzo szybko kończy, to jest kilka sekund, można powiedzieć, tak w przybliżeniu, więc ja się zainteresowałem paralotniami i tutaj wiele lat latałem na paralotniach. Posiadam licencję właśnie pilota paralotni swobodnej, czyli bez napędu spalinowego, czyli jest to coś, z czym wjeżdża się gdzieś wysoko w góry i oczywiście przy odpowiednich warunkach atmosferycznych można wystartować i można latać. Zdarzyło mi się latać nawet 3,5 godziny, także od lotu po skoku ze spadochronem no, to się różni bardzo dużo, można bardzo długo kontemplować te warunki. Tak więc da się latać długo, da się latać wysoko, bo rekordem moim to jest kilka tysięcy metrów, ponad 3000 metrów we Francji, w Alpach. Także bardzo ciekawe. No a teraz myślę o czymś bardziej praktycznym, czyli coś, co jeszcze dodatkowo pomoże mi funkcjonować w biznesie, więc oblatuję maszyny, sprawdzam ostatnio maszynę typu Robinson, jeśli ktoś kojarzy, potem Eurocopter, no i tak macam się kolokwialnie mówiąc z tymi maszynami, z możliwościami i przygotowuję się do licencji pilota śmigłowca. Super, Adam. Bardzo, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Wszyscy ci, którzy jesteście zainteresowani lataniem, proszę skontaktujcie się później z Adamem. Mi również się to podoba. Przypominam, a jeżeli nie powiedziałam o tym wcześniej, to właśnie mówię po raz pierwszy. Proszę o to, żebyście zadawali pytania, na które ja i Adam będziemy próbowali tutaj odpowiedzieć. Słuchajcie, zadawajcie pytania gdziekolwiek jesteście, czy na LinkedInie, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Kierujcie pytania, no tak, żebyśmy wiedzieli, co jest niejasne. Adam, pierwsze pytanie. Gdybyśmy spotkali się w windzie i mielibyśmy 40 sekund, ja pytam, czym się zajmujesz i czym jest 1 Million Shop? Jak byś odpowiedział na to pytanie? Okej.
Odpowiedziałbym pytaniem na pytanie, czy to jest rozmowa kwalifikacyjna? Tak, to zależy. Ale okej, dobrze, to taki dowcip. Natomiast czym jest One Million? Jest ekosystemem, który działa od kilku lat, ma kilka platform. Jedną z nich jest procesor, przepraszam, jedną z nich jest bot do automatyzacji tradingu, czyli AT Systems. Drugą flagową jest właśnie One Million Shop, który korzysta z procesora i stąd przejęzyczenie, a o tym będzie później, bo to już przejdziemy płynnie do tego, co łączy nas z Kangą. Tak więc One Million Shop i tutaj co najważniejsze, jest to e-commerce, jest to platforma internetowa z płatnością w kryptowalutach, czyli nie ma do naszej platformy wstępu funt, dolar, euro, złotówka, jakakolwiek waluta fiducjarna. Na naszej platformie można płacić Bitcoinem, Litecoinem i Ethereum za różne rzeczy od samochodów przez wspomniany helikopter, a kończąc na słuchawkach do telefonu. Adam, czy to One Million Shop jest sklepem i że to wy sprzedajecie te rzeczy, o których wspomniałeś, czy działa to jakoś inaczej? Tak, One Million Shop jest sklepem. Można porównać nas do Allegro. Docelowo wolelibyśmy być porównywani z Amazonem, bo nie tylko Polska, w Polsce ten biznes się urodził i żyje, natomiast już patrzymy na kraje typu Wyspy Brytyjskie, Hiszpania i Niemcy, tak w pierwszej kolejności. Także... Mam do Ciebie pytanie. Jeżeli ja na przykład jestem sprzedawcą i sprzedaję samochody i chciałbym, żeby one się znalazły na One Million Shop, to co musiałoby się w ogóle wydarzyć, żeby tam trafić? Okej. No, będąc bardzo szczegółowym, to trzeba się oczywiście na naszej platformie zarejestrować, bo weryfikujemy każdego wystawcę. Nie ma możliwości, tak jak na OLX, wystawienia ogłoszeń prywatnych. Są to ogłoszenia tylko firm i te firmy przechodzą procedurę AML, czyli anti-money laundering. I takie zweryfikowane dopiero firmy mogą wystawiać u nas swoje, jak powiedziałeś, na przykład samochody. Trzeba oznaczyć, czy interesuje nas rozliczenie w Bitcoinie, w Litecoinie, w Ethereum, czy w złotówkach, funtach, dolarach, czy w euro. Niemniej my przyjmujemy tylko i wyłącznie kryptowaluty, natomiast wystawcy towarów i usług otrzymują od nas najczęściej waluty fiducjarne, najczęściej złotówki aktualnie, no ale trafiają się też osoby, które chcą bezpośrednio otrzymać zapłatę w Bitcoinie. Okej. Jakie najczęściej produkty znajdują się na waszej platformie? Czy to jest jakaś kategoria określona, czyli na przykład produkty luksusowe, czy jest to szerokie spektrum? Spektrum jest coraz szersze, natomiast faktycznie zaczęliśmy przygodę ze sprzedażą za kryptowaluty dóbr luksusowych, jak samochody, jak motocykle, skutery wodne i tego typu rzeczy, natomiast są też laptopy, ta branża elektroniczna, gamingowa, telefony, iPhony i tym podobne rzeczy, więc są rzeczy, tak jak się to mówi, z półki wysokiej, ale uśredniamy te półki, a docelowo chcemy, żeby nawet produkty użytku codziennego były dostępne na naszej platformie. Dobrze. To mam do Ciebie pytanie teraz, ale zanim zadam Tobie pytanie, to przypominam, drodzy oglądacze, drodzy telewidzowie, zadawajcie pytania, czekamy na pytania i te przyjemne, i te nieprzyjemne, ponieważ chcemy odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości. Moje pytanie kieruję teraz do Ciebie takie. Jaki jest profil klienta, który chce kupować na One Million Shop? Czy to jest tylko ta osoba, która ma kryptowaluty, no bo to jest jakby ten pierwszy ogranicznik, czy też ten klient spełnia jeszcze jakieś dodatkowe parametry, czy jakoś się specjalnie profiluje? No więc posiadamy, powiedziałbym, dwa rodzaje klientów na One Million Shop.
jedni dowolnie kupują na 1 milion shop, bo taką mają ochotę, inni są w pewnym sensie do tego zobligowani. I może zacznę od tych zobligowanych. Tutaj w związku z tym, że 1 Million Shop również jest spółką, która, czy grupa 1 Million jest spółką, która token posiada, token Million Coin X, czyli Monix, no i posiada też jego system dystrybucji, za który rozlicza się z osobami, które go dystrybuują. No i tak long story short, połowę z prowizji, która jest wypłacana osobom dystrybuującym token, a w zeszłym roku no już ponad 5 milionów tych tokenów zostało sprzedanych, to połowa tej prowizji musi być wydana na 1 Million Shop, czyli w ten sposób my generujemy ruch taki przymusowy, że tak powiem, na naszym marketplace'ie i to jest ta wspomniana druga grupa. Natomiast pierwsza grupa osób, które dowolnie do nas przychodzą, to są osoby z kryptowalutami, osoby, które zarabiają w kryptowalutach i idea jest taka, że można powiedzieć, że sklepy stacjonarne z płatnością w walutach fiducjarnych dyskryminują trochę osoby zarabiające w kryptowalutach, bo jak ktoś jest traderem i zarabia w bitcoinie, no to musi wymienić te swoje bitcoiny do złotówki na przykład i wtedy może iść do sklepu stacjonarnego czy internetowego. Adam, ale to powiedz, czy jeżeli ja jestem traderem i załóżmy, albo jestem górnikiem, tak, i gdzieś tam wykupałem bitcoina, to czy ja muszę się na 1 Million Shop jako kupujący weryfikować? Tak. No to jaka jest korzyść w takim razie, żebym, czy jedyną korzyścią związaną z tym, jakby z własną technologią, czy z waszą platformą, jest to, że nie muszę pójść wcześniej na giełdę i zmienić swojego bitcoina, czy tam etera, czy cokolwiek innego na złotówki, tylko mogę bezpośrednio kupić u was. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe korzyści? No ta korzyść, którą wymieniłeś, to można powiedzieć tylko i aż, dlatego że wymiana bitcoina czy innych kryptowalut do tego, za co można w dzisiejszym świecie kupować, czyli do walut fiducjarnych, do złotówek na przykład w Polsce, niejednokrotnie wiąże się z kilkoma przesyłami z portfela na portfel, z portfela na kantor, z kantora na giełdę i czy z kantoru na giełdę. I niejednokrotnie to sięga 4-5% za przewalutowanie, gdzie u nas tej opłaty nie trzeba ponosić, gdzie u nas jest to no, niemalże 1:1 z jakąś symboliczną opłatą dla kupującego, gdzie to jest niewspółmierne, to jest na przykład 80% mniej niż zapłaciłby przez całą tą, pokonując całą tą ścieżkę wymiany, więc ten walor ekonomiczny jest bardzo solidny, ale posiadamy też walor, powiedziałbym, ideowy czy trendowy, bo aktualnie kryptowaluty są w modzie i posiadacze kryptowalut, górnicy, traderzy i hodlerzy i wszyscy, komu kryptowaluty wpadną w ręce, oni chcą, aby ten rynek trwał i się rozwijał. Chcą wspierać kryptowaluty, chcą wspierać blockchain. Tak więc my wpisujemy się idealnie w ten rynek, w ten nurt i nawet gdyby ktoś miał zapłacić za jakiś produkt 1000 zł w sklepie powiedzmy Allegro, a 1000 zł w Bitcoinie u nas za to samo, gdyby to było to samo, gdyby u nas nie było taniej, a jest, no to i tak przypuszczam, że wolałby kupić u nas, bo u nas wspiera kryptowaluty, wspiera adaptację kryptowalut w kraju i na świecie. To jest bardzo ważne. Adam, pytanie się pojawiło, właściwie dwa pytania się pojawiły do ciebie. Najpierw zadaję pierwsze. Jak wygląda weryfikacja mnie jako kupującego w 1 Million Shop? Kontynuujemy ten wątek. Jakie dane do mnie potrzebujecie? I powiem jeszcze dalej. Co z tymi danymi później robicie? Mhm. Okej. Jeśli chodzi o dane, które są potrzebne do zakupu na 1 Million Shop, no to podstawowe, typu imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania. Natomiast
Potem nasza procedura KYC, czyli Know Your Customer, polega na tym, że trzeba na wygenerowane dane do przelewu wysłać przelew na 4 zł bądź 1 euro i wtedy jakby potwierdzeniem tego, że ta osoba jest tą, za którą się podaje, jest już weryfikacja przelewem bankowym. Otrzymujemy przelew na 4 zł i od tego momentu wiemy, że dane, które wprowadziła ta osoba w procesie rejestracji, możemy potwierdzić, bo są tożsame z danymi, z których przyszedł do nas przelew, prawda? Jeśli to jest to samo, wtedy jest OK, wtedy jest weryfikacja zakończona i można działać. A tutaj pojawiło się jeszcze jedno pytanie, Adam. Dlaczego podajecie ceny w krypto, a ceny dostawy już to nie jest błąd w doktrynie? Mhm. Takie pytanie się pojawiło od jednego z naszych gości. Okej. Czy ceny dostawy nie są błędem w doktrynie? No, cena dostawy jest faktycznie, no można by o to rozwinąć, można by o to rozwinąć to stuprocentowe rozliczanie się w kryptowalutach. Więc powiem tak, weźmiemy to pod uwagę, bo jest to ciekawe spostrzeżenie i chętnie weźmiemy to pod uwagę. Faktycznie w tym momencie tak nie jest, ale uważam, że pomysł jest dobry. W takim razie możemy pozdrawić Adama, który zadał to pytanie, bo to on to pytanie zadał. Adam, bardzo dziękuję. A ja, korzystając z okazji tego, że właśnie teraz mówię, przypominam wszystkim, albo witam wszystkich tych, którzy dopiero do nas dołączyli. Przypominam, że cykl live'ów nazywa się Tokenizacja Wszystkiego. Te spotkania będą odbywały się już regularnie, co tydzień, nawet w czasach zarazy, gdzie będziemy dyskutowali o perspektywie, o problemie, o wyzwaniach tokenizacji i o wielkich możliwościach. A naszym szanownym gościem jest Adam Wachta, jeden z liderów projektu One Million Shop, bardzo ciekawego projektu. Adam, wcześniej pojawiło się jeszcze pytanie, na które ty już chyba częściowo odpowiedziałeś, ale gdybyś mógł jeszcze dodać kolejne 60 sekund, jakie jest zastosowanie waszego tokena? Okej. Więc my jesteśmy firmą, która wprowadziła token utility, no bo tokeny, jak wiecie, pewnie dzielimy na security, utility i jeszcze parę rodzajów. My mamy utility, czyli token użytkowy, którego wartość opiera się o to, że można nim płacić za usługi w naszym ekosystemie. Pierwszą i najważniejszą jego możliwością płatności jest rozliczenie się z naszym software house'em, bo One Million, grupa One Million to również albo i przede wszystkim software house, który produkuje swoje platformy, który buduje swój własny ekosystem. Tak więc przyjmuje też zlecenia z zewnątrz i tutaj rozliczenie może następować w Moniksie, czyli w naszym tokenie. Następną rzeczą jest AT Systems, czyli bot do automatyzacji tradingu, gdzie korzystanie z tego bota na okres miesiąca, trzech, pół roku czy roczny jest do wykupienia w tokenie Monix. To już funkcjonuje na ten moment i można tradować, można tego bota ustawiać i płacić za to w Monixie. Docelowo planujemy na przykład na One Million Shop baner reklamowy, który będzie opłacany w Monixie. Aktualnie posiadacz Monixów ma też lepsze warunki na One Million Shop, czyli płaci niższe prowizje. To trochę tak jak z innymi tokenami, gdzie w innych ekosystemach, żeby nie rzucać nazwami, można mieć jakąś ilość tokenów i wtedy... Wiemy, o co chodzi. Adam, bo tutaj pojawiają się nowe pytania i pytanie, które ja też mam w głowie, ale widzę, że również pojawia się na zewnątrz. Jak w ogóle następuje ta wymiana? Bo jedną z zalet, która jest niewątpliwą zaletą kupowania na One Million Shop jest to, że ja jako posiadacz kryptowaluty czy tokenów nie martwię się całym tym złożonym procesem wymiany na przykład na złotówki, tak? Jak to się odbywa w praktyce? Czy korzystacie z jakiegoś narzędzia i no właśnie, gdybyśmy to skończyli.
No tak, zdecydowanie korzystamy. Ty, Sławku, wiesz o tym najlepiej. Mimo wszystko dziękuję, że zadałeś to pytanie, ale jest to w zasadzie wspólny mianownik giełdy Kanga oraz grupy One Million z platformą One Million Shop, ponieważ otrzymane bitcoiny muszą zostać przeliczone do walut fiducjarnych i wysłane w formie walut fiducjarnych na konto wystawcy towarów czy usług na naszej platformie. I tu z pomocą przychodzi Kanga Pay, czyli bramka płatności giełdy Kanga, która działa w tle tej transakcji i w zasadzie odpowiada za to, że ta transakcja jest sprawna i bezbłędna. Więc na tym w zasadzie polega nasza współpraca i z tego powodu bardzo się cieszę. Także tak to wygląda, tak to działa. Można to w pewnym sensie nazwać procesorem płatności. Kiedyś w Kandze nazywało się to Token Payment Gateway. Aktualnie nazwa to Kanga Pay i z tego właśnie rozwiązania korzystamy. Halo, przepraszam, słuchajcie, mieliśmy krótką awarię w tej chwili, próbujemy ją ogarnąć. Raz, dwa, trzy. Słuchaj, dobrze. Mamy problem jeszcze z głosem. Słychać dobrze. Mikrofon jest podłączony. Nie wiem, dlaczego nie słyszymy głosu. Słuchajcie, dajcie znać, czy mnie słychać. Faktycznie mieliśmy krótką ten, my nie słyszymy tylko was. Zaraz to ogarniemy. To jest ten moment, kiedy powinniśmy opowiadać dowcip, ale właśnie te dowcipy leciały mi z głowy w tej chwili. Okej. Okay. Adam, opowiadaj dalej o tym, o tym, jak następuje wymiana. Ja zaraz spróbuję tutaj naprawić to, co nam się zepsuło. W międzyczasie, gdybyś mógł również jeszcze opowiedzieć o jednej z największych transakcji, tak, jakie miały miejsce w historii One Million Shop i właśnie waszej działalności. Mhm. Tak, no to pewnie będzie o wiele ciekawsze niż kontynuowanie opowiadania o technologii, która działa w tle naszych sprzedaży, bo to jakby już wydaje mi się wyczerpałem temat, mówiąc o tym, że Kanga Pay działa w tle i dzięki temu narzędziu, tej bramce możemy sprawnie funkcjonować, przyjmować kryptowaluty, a wypłacać waluty fiducjarne tym osobom, które produkty czy usługi wystawiają i sprzedają na naszym shopie. Natomiast w ten właśnie sposób przeprowadziliśmy już wiele transakcji, wiele, wiele transakcji jeszcze przed nami, bo ta współpraca się coraz bardziej umacnia i w zasadzie wygląda na to, że będziemy wszystkie nasze transakcje już przeprowadzać właśnie tą drogą, tak więc z tego powodu się cieszę. Natomiast do tej pory możemy się pochwalić, wydaje mi się, największą w kraju transakcją krypto do towaru, która miała miejsce jeszcze w zeszłym roku, a było to Porsche 911, które sprzedaliśmy za równowartość blisko 700 tysięcy złotych i ta płatność nastąpiła w bitcoinie, czyli my jako platforma do sprzedaży połączyliśmy sprzedającego, który chciał za swoje Porsche złotówki w około 700 tysięcy i kupującego, który chciał za takie Porsche o takiej wartości zapłacić w kryptowalucie. I to się dokonało, sprzedaż zakończyła się sukcesem, szczęśliwy klient wyjechał z niej pięknym Porsche, no a sprzedający otrzymał swoje złotówki i wszyscy byli zadowoleni, łącznie z nami, bo przy tak dużej transakcji byliśmy, że tak powiem, w pogotowiu. Nasi programiści też czuwali nad tym, żeby transakcja przebiegała prawidłowo. Tak więc myślę, że to jest duży sukces i takich przed nami więcej. Z
skoro przetarliśmy szlak, skoro wiemy, że to działa, że nic nam się, mówiąc kolokwialnie, nie wykrzaczyło po drodze, no to jest moim zdaniem super osiągnięcie i w takim razie kolejne duże transakcje przed nami. Na początek działamy, tak jak powiedziałem, w Polsce, natomiast kolejne kraje już są na naszym radarze. One Million Shop jest już przetłumaczony na angielski, hiszpański i niemiecki, więc funkcjonuje już w 4 językach i na ten moment trwa, że tak powiem, zatowarowanie tej, nazwijmy to, ogromnej internetowej galerii handlowej poprzez pozyskiwanie sklepów, poprzez pozyskiwanie wystawców na One Million Shop i aby to działo się jeszcze szybciej, aby wystawcy towarów i usług decydowali się jeszcze chętniej, to zdecydowaliśmy się, że w tym roku za dołączenie do naszej platformy nie będzie trzeba nic zapłacić, czyli nie ma tak zwanego wpisowego, a dodatkowo znieśliśmy jakikolwiek procent od sprzedaży, jakiekolwiek success fee, więc słuchajcie, na ten moment no jest to na pewno dużym motywatorem dla osób, które prowadzą e-commerce, ale również dla osób, które prowadziły do niedawna sklepy stacjonarne i teraz nie mogą tego zrobić, bo jest sytuacja w kraju, jaka jest, ale można tą porażkę, słuchajcie, przekuć w sukces. Można się zarejestrować na One Million Shop i w prosty sposób swoje produkty czy usługi wystawić i umożliwić sobie skorzystanie z dodatkowego kanału sprzedaży. Tak to wygląda w wielkim skrócie. To niepobieranie prowizji będzie trwało do końca 2020 roku. Mieliśmy w planach gdzieś do połowy 2020 roku taką promocję, że tak powiem, świadczyć, natomiast w związku z zaistniałą sytuacją chcemy też rynkowi i przedsiębiorcom pomóc i dlatego do końca roku no, nie zapłacicie za sprzedaż swoich produktów czy usług żadnej prowizji w firmie One Million. Później będą to prowizje około 40% niższe od marketplace'u Allegro, czyli jeżeli Allegro za coś pobiera, za jakąś branżę 10% prowizji, no to na One Million Shop wystawicie to z 6% prowizją, a nawiązując do pytania, które zadawał wcześniej Sławek, jakie są funkcjonalności tokena Monix grupy One Million, no to posiadacz odpowiedniej ilości tokenów Monix zamiast mniej niż 40, to zapłaci nam mniej niż 50, mniej o 50% niż podaje cennik Allegro. Tak więc jeśli na Allegro widzicie za coś 10%, u nas to jest 6, ale jeśli ktoś posiada Monix, to u nas to jest 5. Więc tak to na ten moment wygląda. Co ciekawe, jeśli ktoś już prowadzi sprzedaż na Allegro, to posiadamy wtyczkę, dzięki której może w cudzysłowie jednym kliknięciem przenieść. Adam, daj znać, czy mnie teraz słychać. Słychać cię jak najbardziej. Mam tutaj jeszcze do obsługi technicznej pomysł, żeby zrobić głośniej na ekranie, po prostu, żeby znaleźć pilot i zrobić głośniej telewizor. Okej. Okay. Jeśli mogę, Sławku, to dokończę wątek, tak? Dobra, czy go słychać? Bo jesteśmy połączeni przez HDMI, idzie głos na telewizor. Z prawej strony. Tak. Mhm. Okej, okay, ja pozwolę sobie dokończyć wątek w kwestii wtyczek, bo jest to bardzo ważne. Nie trzeba przenosić ręcznie produktów, czy wystawiać ich ręcznie, jeżeli do tej pory współpracowało się z Allegro, bo posiadamy wtyczkę, która umożliwia nam pełną kompatybilność. Tak więc kolokwialnie mówiąc, przerzucenie swoich towarów czy wystawienie ich również na One Million Shop jest bardzo proste. Jesteśmy z tą wtyczką Allegro zintegrowani, jak również z WooCommerce. WooCommerce to 1/3 sklepów internetowych w Europie.
Jedna trzecia sklepów internetowych w Europie jest postawiona na wtyczce WooCommerce, tak więc z tą wtyczką również współpracuje One Million Shop i również ceny, stany magazynowe są automatycznie przenoszone na naszą platformę. Aktualnie pracujemy nad wtyczką PrestaShop, bo 34% sklepów internetowych w kraju jest zbudowanych właśnie na tej wtyczce. No i następną będzie Shopper, to jest wtyczka numer dwa w Polsce. Także to są rzeczy, które działają domyślnie, gdzie mamy już wtyczki lub pracujemy nad wtyczkami. Natomiast kiedy sklep internetowy jest duży, to często ma ten swój marketplace napisany pod siebie. Jest to jego autorski program, tak jak modyfikowany CRM w firmie, czy inne oprogramowanie. I tutaj też mam dobrą wiadomość, bo po API nasi programiści łączą się z tamtymi platformami. Tak więc dążymy do tego, żeby osoby, firmy prowadzące swoje marketplace'y mogły tylko połączyć się z naszym i automatycznie wystawić swoje produkty, usługi, gdzie ceny, stany magazynowe będą aktualizowane w czasie rzeczywistym. Adam, muszę teraz przerwać, wracam do żywych. Witajcie jeszcze raz. To jest temat Wielkiej Nocy i Zmartwychwstania jest dość popularny teraz, więc słuchajcie, pojawiam się ponownie. Bardzo was przepraszam, to widzę, że jestem teraz jako Ela, to też jest jakieś tam rozwiązanie. To jest tylko dowód na to, że nadajemy na żywo, tak? I że nie nagraliśmy tego wcześniej. Adam, rozumiem, bo muszę się ciebie teraz o to zapytać, że rozmawialiśmy o dużej transakcji i rozmawialiśmy o procesorze wtedy, kiedy mnie nie było, tak? Zgadza się? Wspomniałeś o Pay i o... Tak, o transakcji, no my, słuchaj, nie przejmujcie się, tutaj był bardzo fajny klimat, kiedy byliście zajęci, my się tu świetnie bawiliśmy, także spoko, myślę, że jest wszystko okej. Rozmawialiśmy o procesorze, o KangaPay, jak również o tym, na czym polega integracja One Million Shop z innymi e-commerce'ami, czyli z Allegro, z WooCommerce'em, a docelowo jeszcze PrestaShop i Shopper, także o tych rzeczach rozmawialiśmy, o automatycznym przeniesieniu swojej oferty na Marketplace One Million. Dobrze, bo Adam i szanowni tutaj oglądacze, celem jakby tej naszej dyskusji jest oczywiście opowiedzenie o One Million Shop, o jego możliwościach, ale tak naprawdę bardzo nam zależy na tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będzie można w przyszłości płacić w ogóle na świecie, ale zacznijmy od One Million Shop, tokenami, nie tylko głównymi kryptowalutami, nie tylko Litecoinem, Bitcoinem, Etherem, ale na przykład właśnie tokenem jakiejś spółki akcyjnej. Czy dopuszczasz taką możliwość? A jeżeli tak, to jakby to miało się odbywać? Mhm. Więc taką możliwość dopuszczam. Natomiast jeżeli tak, jest bardzo ważne, bo my teraz posiadamy możliwość płatności w Bitcoinie, Litecoinie, Ethereum. Dla osób, które śledzą ten rynek, są to kryptowaluty z pierwszej dziesiątki, gdzie Bitcoin, Ethereum jest numer jeden, numer dwa. Chodzi nam o kapitalizację tych kryptowalut, bo pamiętajmy, że jeżeli dopuścimy płatność tokenem jakiejś spółki, to będziemy musieli zwrócić uwagę na jego kapitalizację. Jeśli kapitalizacja wynosi, tak jak w przypadku Bitcoina, ponad 100 miliardów dolarów, no to kiedy za Bitcoina wspomniane wcześniej Porsche zostanie kupione i KangaPay przetransferuje tego Bitcoina do złotówki, czyli mówiąc wprost, sprzeda go na giełdzie, no to nastąpiła sprzedaż tego asetu, sprzedaż tej kryptowaluty na giełdzie. Jeżeli jest kapitalizacja ponad 100 miliardów dolarów i zrobimy sprzedaż na 700 tysięcy, tak jak za to Porsche, złotych, no to ten rynek tego kompletnie nie odczuje. To jest kropla w morzu. Natomiast jeżeli kapitalizacja jakiegoś nowego projektu, który wchodzi na giełdę, będzie powiedzmy 2 miliony złotych, 7 milionów złotych,
no to przy sprzedaży, jak kapitalizacja jest 7 milionów, a my sprzedamy, obrócimy ich tokenem za 700 tysięcy, to 10% wartości tokenów tej spółki zostanie sprzedanych. To zazwyczaj niesie za sobą skutki w postaci korekty kursu. Także na takie rzeczy będziemy uważać. No i oczywiście będziemy weryfikować tokeny. Powiem jeszcze o weryfikacji, to chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że absolutnie ja i zakładam, że ludzie, którzy tutaj razem z nami są, rozumiemy wyzwanie związane z kapitalizacją, że jeżeli będziemy chcieli kupować tankowce, samoloty i właśnie drogie samochody, no to jeżeli to będzie token, który nie ma dużej głębokości rynku albo jest niepłynny, no to będzie problem. I tutaj właśnie, zakładam, że o tym powiedziałeś, ale uważam, że powinno to wybrzmieć jakby doniośle. Tutaj właśnie KangaPay przychodzi z rozwiązaniem, to znaczy KangaPay nie dopuści do takiej sytuacji, żeby doszło do transakcji przy wykorzystaniu tokena, który jest niepłynny, tak? Który nie ma takiej kapitalizacji. KangaPay tutaj stoi na straży i ona jak gdyby da zielone światło na taką transakcję wtedy, kiedy faktycznie głębokość rynku, order book, kapitalizacja będzie odpowiednio głęboka. Wspomniałeś o weryfikacji jeszcze, tak? To uzupełni tą myśl. Mm-hmm. O weryfikacji tylko w którym punkcie, co masz na myśli? Jak chcecie weryfikować tokeny, którymi będzie można płacić. A, okej. No na pewno tutaj zespół specjalistów z rynku kryptowalut, gdzie jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, ja jestem przedsiębiorcą wywodzącym się z rynku tradycyjnego. Ja postawiłem spółkę audiomarketingową 11 lat temu od zera do obrotu rzędu 6 milionów złotych w 2019 roku. Tą spółkę też sprzedałem i na tym tą opowieść zakończę, bo nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast ja nie jestem osobą, która jest na przykład 5 lat w rynku krypto i od tego są odpowiedni ludzie w naszej firmie, osoby, które zakładały grupę 1 milion, jak na przykład Marcin Walkowski, jeden z prezesów, jest w krypto od samego początku, można powiedzieć, i tutaj weryfikacja na pewno będzie prowadzona pod jego dowodzeniem. Tak, żeby na 1 Million Shop nie pojawiło się logo ani skrót literowy tokenu, który jest tak zwanym scamem, bo tego na to sobie na pewno nie możemy pozwolić. Dlatego na ten moment działamy w oparciu o popularne, konkretne kryptowaluty o dużej kapitalizacji, a tak jak mówię, jeśli wprowadzimy tokeny, nawet swój token, jeśli Monixem grupy 1 Million będzie można płacić na 1 Million Shop, jest to token, który znamy najlepiej, bo sami go stworzyliśmy i wiemy, że jest to w porządku. Adam, musimy jak gdyby skracać tutaj wypowiedzi. Dobra. Musicie wiedzieć jedną rzecz na temat Adama. Adam jest mistrzem, wspaniałym mistrzem, naprawdę osobą, która mogłaby napisać doktorat na temat dygresji, za co cię szanuję, Adam, i uwielbiam, ale chodzi o to, że musimy iść dalej, bo jest jeszcze kilka ciekawych, których moglibyśmy powiedzieć. To ja tylko podsumuję, że w takiej sytuacji na pewno zaczynalibyśmy od niskich kwot, czyli tym tokenem będzie można zapłacić, ale za coś do 500 zł, żeby właśnie uważać na kwestie kapitalizacji i nie daj Boże jakichś dumpów. Okej. Okay. Adam, mam pytanie. Czy jakie macie plany, jeżeli chodzi o rozwój i też jeżeli chodzi o integrację z Kangą, ale gdybyś mógł powiedzieć kilka zdań szerzej w perspektywie najbliższych 12 miesięcy? Mm-hmm. No jeśli chodzi o rozwój, to muszę powiedzieć, że aktualnie dopracowaliśmy już strategię z naszą strategiczną agencją digitalową. Czyli my przygotowujemy się do globalnej, przepraszam, nie globalnej, ale na początek krajowej i wspomnianych kilku krajów, ale na pewno ogromnej, stąd te słowo globalnej mi się tutaj zawieruszyło, promocji 1 Million Shop. 1 Million Shop jeszcze tak naprawdę mocnego marketingu z krwi i kości nie miał, a codziennie ma sprzedaż. To jest
ewenement, także my naprawdę trafiamy w punkt z tym produktem, z tą usługą i na pewno bardzo duża akcja marketingowa, ale zaraz po tym, jak ta nasza, umownie nazywając, galeria handlowa będzie wypchana produktami, towarami, usługami po brzegi. Nie chcemy dopuścić do tego, że położymy na przykład 500 000 zł na promocję, gdzie będziemy się ogłaszać na portalach branżowych przez influencerów i wszędzie tam, gdzie są ludzie z kryptowalutami i zainteresowani kryptowalutami i wtedy za tą ogromną promocję ci posiadacze kryptowalut, górnicy, traderzy, oni dadzą nam szansę, ja to tak nazywam, powiedzą, a dobra, kliknę, wejdę, zobaczę, co tam mają, nie? No i moim zdaniem on nie może tam zobaczyć firm, które się wprowadzają na powierzchnię sprzedażowe, nie mogą zobaczyć w części pustych półek. Więc mamy już mocne kilkaset firm, które wystawiają dziesiątki, setki swoich produktów, usług. Zbliżamy się gdzieś do połowy 1000 takich firm, natomiast żeby mocno postawić na marketing, chcemy, aby te liczby były dużo większe. Więc... Rozumiem, Adam, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, natomiast tutaj pojawiło się pytanie bardzo ciekawe. Dlaczego One Million Shop zdecydowało się na współpracę z Kangą, tak? Na przykład z jakimś innym graczem na rynku? Bo to jest pytanie, które zakładam interesuje nie tylko Romka, który zadał właśnie to pytanie, tylko szerszej grupy odbiorców. No tak, tutaj wypowiem się w imieniu zarządu grupy One Million, ponieważ moją funkcją w tej firmie jest dyrektor handlowy, natomiast jestem też udziałowcem, tak więc z zarządem działam ramię w ramię, niemniej nie jestem prezesem, a to oni, Krzysztof Perek i Marcin Walkowski, podejmowali decyzję o wyborze giełdy, z którą One Million Shop będzie współpracował. I tutaj powołam się na to, o czym mówiłem wcześniej. To są osoby, które bardzo dobrze znają rynek. To są osoby, które wiedzą o istnieniu każdej giełdy i o jej blaskach i cieniach. I tutaj ze względu na to, że Kanga, no przede wszystkim rozwiązania technologiczne, legislacyjne, więc Kanga posiada też dokumenty KNF-u, co jest dla nas bardzo ważne i ostatecznie można też powiedzieć o takim ludzkim wydźwięku współpracy, czyli nam się po prostu bardzo dobrze rozmawia, można powiedzieć, że nadajemy na tych falach, na tych samych falach, natomiast no te aspekty technologiczne, legislacyjne są dla nas wyjątkowo ważne i tutaj od samego początku, kiedy ja działam z grupą One Million, a jest to blisko rok, o tej współpracy się mówiło w zarządzie, my też mieliśmy przyjemność spotkać się, niebawem będzie już rok temu, tak więc no, tą drogą poszliśmy i na takie właśnie gdzieś tam punkty współpracy stawiamy i dlatego właśnie Kanga. Jasne, bardzo, bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Powiedz jeszcze jedną rzecz a propos tej transakcji Porsche, o której jak rozumiem wspomniałeś, czy powiedziałeś, tak, kiedy miała miejsce? Owszem, to dokładnej daty w tym momencie nie pamiętam, ale było to w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku. Była transakcja w listopadzie, bo akurat tą datę pamiętam, i zgodnie tutaj z moją wiedzą była to jedna z większych tego typu transakcji, jeżeli nie największa w Polsce, przeprowadzona w tamtym roku. Bo ważne jest to, że wspólnie Kanga i One Million Shop zagwarantowały nie tylko przeksięgowanie tych środków, nie tylko przekonwertowanie bitcoina na złotówki, które ostatecznie sprzedawca dostał, ale również zadbana była legalność i jakby cały aspekt legislacyjno-księgowy również tutaj był zorganizowany i to jest coś, co zrobiliśmy wspólnie. No i oczywiście chcemy się tym chwalić, bo widzimy, że, no, że to jest po prostu sygnał, że będzie dużo piękniejszych i większych rzeczy.
Słuchajcie, przypominam dla tych, którzy są może z nami od niedawna, że oglądamy cykl, czy odcinek cyklu live'ów, tokenizacja wszystkiego, cyklu, podczas którego chcemy dyskutować szeroko o tokenizacji, nie tylko spółek akcyjnych, ale również dzieł sztuki i w ogóle wszystkiego, co z tym ekosystemem się wiąże. Jeżeli macie pytania, to proszę piszcie je w tej chwili, nieważne, czy jesteście na Facebooku, na LinkedInie, czy na YouTubie. Dawajcie znać, tak żebyśmy mogli odpowiadać. Okej, okay, Adam, gdybyś miał powiedzieć jakby jedną najważniejszą rzecz na temat One Million Shop, którą chciałbyś, żeby usłyszeli na przykład twoi potencjalni inwestorzy, to co byś powiedział? Co jest takim argumentem, dla którego warto zainteresować się waszą platformą, nie tylko od strony powiedzmy takiej użytkowej, ale również inwestycyjnej? No, jak chodzi o inwestycyjną, no to u nas możliwość jest bardzo prosta do wykonania, no bo mamy token Monix. Tokena Monix 25,5 miliona jest przeznaczone na dystrybucję i w okresie pre-sale, który zakończył się 31 grudnia 2019 w Sylwestra, sprzedaliśmy ponad 5 milionów, więc zostało nam tych tokenów około 20 milionów. I tutaj w kontekście inwestycyjnym na pewno to jest odpowiedź krótka i konkretna. Można kupować token, który dzisiaj kosztuje $12, a jego wzrost planujemy wielokrotnie, ale o konkretnych wartościach po prostu w takich sytuacjach się nie mówi, natomiast przez to, że jest to token użytkowy, przez to, że można nim płacić za nasze usługi, wiemy o tym, że będzie stabilnie jego wartość rosła. Natomiast może też interesować to, dlaczego wystawca towarów czy usług mógłby być zainteresowany wystawieniem swojego samochodu, czy tostera, czy pralki na One Million Shop. I tutaj powiem, że jest to dla takiego wystawcy nowy kanał sprzedaży. To jest bardzo ważne, czyli dociera on do całkiem nowej grupy odbiorców, do osób, które posiadają kryptowaluty. Ten rynek ostatnio oscyluje nam około $200 miliardów, czyli $200 tysięcy milionów na tym rynku jest w obrocie. Co ciekawe, taki dobowy obrót waha się często powyżej 50% tej kwoty, więc to jest w ogóle niesamowite, że w ciągu doby prawie połowa wartości rynku zmienia właściciela. Tak, Sławku? Bo mam wrażenie, że... Nie, kontynuuj. Okay. Tak więc widać, jak dużo się dzieje, jak dużo osób zarabia na kryptowalutach i nimi się zajmuje. No a my, tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy uznamy, że ta nasza galeria handlowa jest na to gotowa, żeby otworzyć szeroko drzwi i ogromnym nakładem na reklamę, na marketing sprowadzić tam ruch i wiedzieć, że ci ludzie tam znajdą to, czego potrzebują, to, czego szukają, że im się tam spodoba ze względu na user experience i chętnie tam wrócą i polubią to miejsce i chętnie je polecą znajomym, bo do tego dążymy, żeby One Million Shop był po prostu promowany z ust do ust. Więc wystarczy, że część tej ogromnej kapitalizacji skierujemy na One Million Shop i tam już będzie się działo naprawdę dużo. Więc to jest to, co może zainteresować wystawców. No i tak jak powiedziałem wcześniej, do końca roku nie pobieramy prowizji za sprzedaż, więc warto się rejestrować, wystawiać towary, usługi, bo rejestrujecie się gratis i do końca roku nie płacicie nam prowizji, więc to, co się sprzeda od dziś do końca roku, jest waszym czystym zarobkiem. Nie ma żadnych opłat. To jest silny argument. Słuchajcie, to jest silny argument, żeby faktycznie zastanowić się na tym, czy nie wystawiać się na One Million Shop i nie korzystać tym samym też z KangaPay. Adam, pojawiło się pytanie, no intuicyjnie znam na nie odpowiedź, ale powiedz mi, czy w ogóle transakcje w krypto dzisiaj w Polsce, czy to jest legalne? Mhm.
Jest, jest legalne. Nikt do tej pory obrotu kryptowalutami w Polsce nie zabronił, jak wiemy, i jak również wiemy, od tego typu sytuacji jesteśmy coraz dalej i wręcz już będziemy o niej może myśleć jak z sentymentem, bo nie sądzę, żeby to w ogóle było możliwe. Tak więc obrót kryptowalutami legalny jest, jest coraz lepiej ubrany w przepisy prawa polskiego. No i tym samym my, wypełniając procedury KYC i AML, zabezpieczając technologicznie to, co się dzieje z pieniędzmi na drodze klient i wystawca towaru, usług z wykorzystaniem właśnie Kanga Pay, no robimy to z zachowaniem wszelkich norm legislacyjnych, tak mogę powiedzieć, a w związku z tym, że Kanga też posiada dokumenty KNF-u, no to raczej mówi samo za siebie, że te rzeczy na ten moment w Polsce i wydaje mi się, że zawsze już tak będzie, po prostu są legalne. Tak jest. Adam wspomina o tym, że Kanga faktycznie posiada taki glide z KNF-u, który dotyczy przede wszystkim obrotu kantorowego, ale właśnie tam również pojawia się pozytywna opinia na temat środka płatniczego, jakim jest Omega złotówka, Omega dolar i inne stablecoiny, z których korzysta Kanga, i te stablecoiny są legalne, nie budzą żadnych wątpliwości i są wykorzystywane właśnie przez Kanga Pay. Mam do Ciebie pytanie, Adam, jak zdobywacie potencjalnych użytkowników Waszej platformy, tych kupujących? Czy promujecie się jakoś w social mediach albo w internecie, czy macie jakiś inny pomysł na to? Tutaj mam wrażenie, że cokolwiek już nadmieniłem o tym wcześniej, my nie prowadziliśmy jeszcze takiego mocnego płatnego marketingu. To dzieje się teraz, dopiero dzieją się podwaliny pod takie akcje, czyli dogadujemy szczegóły ze strategiczną agencją digitalową, która takie kampanie poprowadzi, która takim budżetem będzie dysponować. Do tej pory Facebook, strona internetowa, naprawdę marketing, nie można powiedzieć, że go nie było, ale ja bym powiedział, że był na bardzo niskim poziomie zaangażowania, bo nie zależało nam na tym i powiem szczerze, nadal jeszcze tego nie robimy, żeby zainwestować ogromne środki w to, żeby sprowadzić ruch na 1 Million Shop, bo to jest proste, wystarczy na CoinMarketCap dać baner 1 Million Shop, kup towary za kryptowaluty i można już liczyć na to, że ktoś w to kliknie i coś tam u nas zrobi. Natomiast ja uważam, że my mamy one shot, mamy jedną szansę i najpierw ten sklep musi być wypchany towarami, usługami po brzegi i wtedy dopiero my położymy duże pieniądze na promocję. Wyobrażam sobie to tak, że nawet celebryci, osoby znane w świecie mediów, w świecie kryptowalut, w świecie biznesu mogą czy powinny nas promować, ale do tego dopiero dojdzie. Teraz zależy nam na tym, żeby rejestrowało się jak najwięcej firm, jak najwięcej przedsiębiorców, których zachęcamy między innymi tym, że na ten moment jest to darmowe i bez prowizji od sprzedaży. Okej. Adam, bardzo dziękuję Ci za nasze spotkanie. To nie jest jeszcze koniec, natomiast wysyłam sygnał tego, że zbliżamy się do końca. Jeżeli pojawiają się nowe pytania, to proszę zadawajcie. Jest pytanie również o to, czy rozważacie, czy dopuszczacie taką opcję, żeby wyemitować w przyszłości token security, STO. Innymi słowy, czy Wy jako spółka, czy jako podmiot chcielibyście się w całości stokenizować? Czy mieliście już takie dyskusje? Jeżeli tak, to może ujawnisz nam trochę rąbka tajemnicy. Ja powiem tak. My jako spółka do tokenizacji się ani nie przygotowujemy faktycznie, ani w głowie, ponieważ idziemy w stronę utility tokena, więc w pewnym sensie posiadanie naszego tokena utility
tak jak nazwałeś to quasi dywidendą, u nas też w postaci bonusu od obrotu na 1 million shop będziemy się tym dzielić z posiadaczami tokenów, czyli w pewnym sensie beneficjentami naszego sukcesu będą posiadacze tokena Monix, który już działa i jest. I w ten sposób będzie można mieć udział w zyskach 1 million shop. To jest jedna z funkcjonalności tokena. Natomiast my jako spółka, żeby udziały stokenizować, nie myśleliśmy o tym i raczej takiego tematu nie ma i najprawdopodobniej nie będzie. Natomiast ja osobiście przeciwko tokenizacji udziałów spółek i całym fenomenie security token offering absolutnie nic nie mam. Ja jako człowiek, który no gdzieś tam rozkręcił, mówiąc kolokwialnie, biznes i udało mi się go sprzedać za całkiem przyzwoite pieniądze, jestem też inwestorem. Tak też nomen omen zaczęła się moja przygoda z 1 million, że zainwestowałem właśnie w token Monix i tak się poznaliśmy, bo trafiłem do pierwszej dziesiątki holderów na TronScan, na miejscu, gdzie widać portfele. No i jakby się zainteresował mną zarząd, z którym też zawsze przy inwestycjach chcę rozmawiać. I powiem wam, że posiadam znaczne środki ulokowane w tokenach STO innych spółek. To ze względu na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. No nawet mimo tego, że sercem i ciałem jestem w 1 million, to i tak swój portfel inwestycyjny dywersyfikuję i nie tylko kupuję... Pojawiło się inne pytanie o twoim portfelu, jeszcze pewnie porozmawiamy. W tej chwili, jak rozumiem, na platformie 1 million shop możemy kupić produkty, rzeczy, tak? Ale czy jest perspektywa tego, żeby płacić za usługi? Jest to już możliwe. Tak więc ja cały czas w zasadzie w tym webinarze podkreślam, że towary i usługi. Tak więc usługi również, wynajmowanie samochodów, bilety do Energylandii są na 1 million shop. Tutaj z Energylandią zaczęliśmy współpracę. Więc jak najbardziej, to jest coś, co w formie vouchera, biletu lub jakiejkolwiek innej formy zapłaty możemy umieścić na sklepie internetowym i sprzedawać. Więc tak to działa i zarówno towary, jak i usługi są już dzisiaj dostępne na 1 million shop za kryptowaluty. Świetnie, świetnie. Słuchajcie, czekamy jeszcze na ostatnie pytania. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości albo chciałby się czegoś dowiedzieć, to dajcie znać. Ja podsumuję jeszcze jeden fakt. 1 million shop i Kanga współpracują ze sobą już od jakiegoś czasu. Natomiast to, co też chciałbym, żeby wybrzmiało, to właśnie to, że 1 million shop i Kanga no, wiążą się mocno ze sobą. Kanga Pay będzie obsługiwała transakcje na platformie 1 million shop i my jako udziałowcy, założyciele Kangi i też pracownicy Kangi bardzo mocno kibicujemy temu projektowi, bo chciałem się zrewanżować. Również uważamy, że nie tylko Adam, ale również Marcin i Krzysztof to faktycznie bardzo fajna grupa przedsiębiorców i bardzo inspirują nas również do działania. W takim razie myślę, Adam, że podziękuję Tobie, dziękuję Ci za spotkanie, dziękuję Ci również za to, że przez chwilę byłeś gospodarzem, myślę, że się tego nie spodziewałeś. Ja wszystkim Wam bardzo dziękuję za to, że przybyliście na ten webinar, że byliście razem z nami. Zapraszam już za tydzień, w czwartek o godzinie 11:00 program poprowadzi Rahim Black, zakładam, że będzie mniej problemów technicznych, a my spotykamy się już za 2 tygodnie. Adam, bardzo Ci dziękuję, dziękuję za Twój czas i trzymam wielkie kciuki za Waszą platformę 1 million shop. Bardzo pozdrawiam. Dziękuję. Dzięki, trzymajcie się.